30 października wspominamy świętego Marcelego, męczennika. Marceli był centurionem rzymskiej armii. W dniu urodzin cesarza Maksymiana miał obowiązek uczestniczenia w uroczystościach. Gdy inni składali ofiary bożkom, on jako chrześcijanin publicznie wyznał wiarę w Pana Jezusa. Zrzucił pas wojskowy i broń przed insygniami. Oznajmił, że nie może już przestrzegać przysięgi wojskowej, że jest wyznawcą Chrystusa. Natychmiast został postawiony przed sędzią, który usiłował go ocalić, radząc mu wyparcie się wiary. Jednak ostatecznie na Marcelego został wydany wyrok śmierci. Miało to miejsce w Tangerze na północy dzisiejszego Maroka. Wyrok przez ścięcie wykonano 30 października 298 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Marceli aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.